mamy tutaj santolinę, która jest stosowana w ogrodach, szczególnie śródziemnomorskich. Jest to roślina, która w lecie tworzy kulistą formę, ma srebrzyste liście, no i przede wszystkim bardzo, bardzo ładnie, aromatycznie pachnie. Jest oczywiście ona sadzona najczęściej w grupie z innymi roślinami, między innymi jako na przykład roślina obwódkowa, ale także może być sadzona w formie wysp, tak? Gdzie wówczas będzie pięknie się prezentowała swoim srebrzystą formą, barwą, na przykład między innymi w ogrodzie żwirowym. Ta roślinka będzie kwitła oczywiście za rok, w momencie, kiedy ją dobrze przykryjemy przed nadchodzącymi mrozami w zimie, wówczas kwiaty, jakie uzyskamy z nich, to są kształtu kulistego, barwy żółtej. Jest to roślina bardzo łatwa do pielęgnacji, gdyż nie wymaga jakby większej opieki, tak? Ona może rosnąć na stanowiskach suchych, słonecznych, aczkolwiek no, tak jak każdą inną roślinę, wiadomo, że trzeba od czasu do czasu podlać, no, zaopiekować się jakoś taką roślinką. Oczywiście, żeby uzyskać pokrój kulisty, warto tą roślinkę przycinać w ciągu sezonu z 3 razy, wówczas ona będzie miała bardzo ładny, kulisty pokrój. Tak jak wcześniej wspomniałem, santolina cyprysikowata, oprócz tego, że nadaje się jako roślina obwódkowa, możemy z niej stworzyć piękną, jednobarwną kompozycję, oczywiście jednorodną. I tutaj widzimy, jak tworzy taki dywan srebrnych igiełkowatych liści. Santolina cyprysikowata jest bardzo mało wymagającą rośliną, nadaje się na stanowiska suche, wręcz żwirowe. Nie wymaga zbytnio dużej ilości wody i oczywiście warto by było ją przycinać co jakiś czas, oczywiście w sezonie, około 20-30 cm, aby zachowała gęsty pokrój. Santolina cyprysikowata jest to również obwódkowa, aromatyczna roślina. Znajduje się ona tutaj. I oczywiście jest to krzewinka, można nazwać podkrzew też, która pięknie pachnie w promieniach słonecznych takim ciekawym aromatem rejonów Morza Śródziemnego, ponieważ no, ta roślina z tamtych rejonów jakby pochodzi.